Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na book haul. Jest to book haul chyba z półtora miesiąca? Dwóch miesięcy może? Nie wiem, tak czy inaczej na pewno patrząc na to, ile mam tutaj tych książek, chciałabym, żeby to było z krótszego okresu czasu niż faktycznie jest. Bardzo dużo tych książek tutaj jest, bardzo dużo książek kupiłam, sporo książek też dostałam i jest sporo bardzo ładnych wydań, na co już się nie mogę doczekać, żeby Wam je pokazać. I myślę, żeby nie przedłużać, to sobie zaczniemy. Najpierw chyba one nie są posegregowane ze względu na to, że nie miałam gdzie ich kłaść i kładłam je na kanapie. Standardowo zawsze starałam się, żeby to było tak, że te książki od wydawnictw są pierwsze, ale tym razem mi się tak nie udało. Ale w sumie dwie pierwsze książki, o których Wam opowiem, faktycznie są prezentem od wydawnictwa Artrage. I będą tutaj jeszcze dwa prezenty od tego wydawnictwa. Może od razu już je znajdę i Wam pokażę. Otóż Artrage w zeszłym miesiącu zasponsorowało mi cztery książki. Pierwsza z nich to są Dni w historii ciszy. Podobno bardzo smutna książka, jest dostępny audiobook. I w sumie poza tym, że ona jest taka smutna, to ja nic o tej książce nie wiem. Po prostu w wydawnictwie stwierdzili, że może mi się ta książka spodobać. Tak samo jak druga książka, również bardzo krótka, Stroiciel fortepianów. Ona również ma audiobooka i tak jak widzicie, no one obie są króciutkie. No i to jest trochę tak w opozycji do kolejnej książki, czyli do Nocy szpilek. Noc szpilek to ma być trochę mizoginistyczny thriller, kryminał, coś w tym stylu. Tak, thriller. Jest to tak sklasyfikowane na samej górze. Z tym, że on ma dużo takich przeświadczeń, którymi mogę się nie zgadzać. Zostałam o tym już wcześniej poinformowana, także zdaję sobie z tego sprawę już teraz w tym momencie. Ale bardzo jestem jej ciekawa, bo wielu moich znajomych tę książkę czytało i w sumie większości osób się ona podobała. Także mam nadzieję, że mi też się spodoba, a jak nie, to że przynajmniej ją docenię. I ostatnia, to jest reportaż, który podobno się niezbyt dobrze sprzedaje, natomiast to są Sieroty z Davenport. I jak ja usłyszałam, o czym on jest, to mówię, Boże, przecież to jest coś fantastycznego, to jest coś, co mi się prawdopodobnie bardzo spodoba. Otóż jest to eksperyment, który był przeprowadzony, jest to reportaż o eksperymencie, który został przeprowadzony na grupie dzieci, które były wychowywane przez osoby z jednostką chorobową, jaką jest kretynizm. I chodziło o to, żeby sprawdzić, czy faktycznie kretyni rodzą kretynów, bo kiedyś się tak mówiło, mam wrażenie, że czasami dalej się tak mówi. No i doszło oczywiście do tego, że stwierdzili, że tak nie jest. Tak jak jest człowiek wychowywany, a nie to, skąd się rodzi, z jakiej rodziny pochodzi, tylko właśnie gdzie się wychowywał. Także jestem straszliwie ciekawa, bo tutaj mamy IQ łącznie wynosiło zaledwie 81 punktów, także jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki. W ogóle nie wiedziałam, że oni mają taką książkę wydaną, a nie da się ukryć, że to jest moja tematyka. Bo jak wiecie, wszystkie te takie eksperymenty, brzydko powiedziane, doświadczenia psychologiczne, socjologiczne, mimo wszystko mnie interesują. Rzadko po takie książki sięgam, ale mnie interesują. Kolejna książka była kupiona przeze mnie na targach książki na stanowisku wydawnictwa Albatros i to jest najnowsza powieść Dina Kuntza, czyli Dom na krańcu świata. Jak wiecie, ja zbieram te bardzo brzydko piękne wydania Dina Kuntza, jego powieści, te z lat 80. To są po prostu szkaradne okładki, ale one mają w sobie coś takiego pięknego, że ja nie jestem w stanie przejść obok nich obojętnie. I paradoksalnie bardzo ubolewam, że te książki już nie są wydawane w takiej formie, bo nie będą mi pasowały wszystkie. To jest jego najnowsza powieść. Dean Kuntz był takim autorem, dzięki któremu ponownie wróciłam do czytania, bo ja sporo czytałam w podstawówce, później w gimnazjum trochę mniej i właśnie pod koniec gimnazjum wróciłam do czytania dzięki książce tego autora, czyli Nieznajomym. Więc mam do niego spory sentyment, bardzo lubię jego książki, gdzieś to był dla mnie autor zawsze ważniejszy niż King. No i nie mogę się doczekać tej najnowszej powieści, bo ja tych nowych aż tyle nie czytałam, to znaczy czytałam Poszukiwaną, a jeszcze była jakaś, jeszcze było Misterium w międzyczasie. Misterium też jeszcze nie przeczytałam, ale mam już je kupione. Kolejna książka jest powieścią, którą dostałam od samej autorki. Jest to Aurora, książka Agaty Gładysz. Agata prowadzi książkowe social media, ale prowadziła też kiedyś lifestyle'owe social media. Jest autorką BookTok Journala, którego ja Wam tu nie pokazywałam, ale to jest jej pierwsza powieść fabularna, której akcja rozgrywa się w Weronie i ja się strasznie na to cieszę, bo mam
ogromną nadzieję, że ta książka mi się mocno, mocno spodoba. I tutaj pytanie do Was, czy chcielibyście zobaczyć coś takiego, jak nagrywała ostatnio Iza Książkowa Baba, bo ona nagrywała taki filmik, czy jej znajomi influencerzy książkowi potrafią pisać. I tam czytała trzy książki, czytała Bliźniaczy Płomień, który jak wiecie mi się bardzo podobał. Czytała książkę Karoliny Tosty i Kawa, którą Wam później tutaj pokażę. No i czytała właśnie książkę Agaty. Także gdybyście chcieli zobaczyć, jak to u mnie wypadnie, to dajcie znać, bo mam w sumie przygotowane takie trzy książki, które mogłabym przeczytać i sprawdzić. Kolejna książka, również kupiona na targach książki, to jest Oddam Ci Słońce. Ze względu na to, że pisałam z jedną z obserwatorek, która poleciła mi w ogóle kolejną książkę, którą gdzieś też tutaj mam. Jestem zdziwiona, jak te książki są źle posegregowane. Ja je chyba po prostu wkładałam wysokościami na wózeczek. To jest książka, która została mi polecona przez jedną z dziewczyn z Instagrama, która również poleciła mi Moja siostra mieszka na kominku. I teraz tak, Oddam Ci Słońce to jest historia bliźniąt, które zawsze stanowiły jedność, natomiast coś ich rozdzieliło i czy odnajdą tą miłość, która ich łączyła. Także jestem bardzo ciekawa tej książki. Ona była już kiedyś wydawana w takiej szkaratnej moim zdaniem okładce, więc kupiłam sobie we wznowieniu. Natomiast jeżeli chodzi o moja siostra mieszka na kominku, to jest historia oczywiście dziewczynki, która właściwie to jest historia chyba brata tej dziewczynki. Jamie, tak. Jamie nie płakał ani razu, no bo jego siostra zginęła i jej prochy żyją teraz na kominku. I tutaj to ma być taka bardzo wzruszająca książka. Jestem jej straszliwie ciekawa, bo w sumie ja myślę, że ona mi się może spodobać. Jest ma duże literki, mam wrażenie, że jest kierowana raczej do młodszej młodzieży, ale ja czasami lubię sobie takie książki poczytać, także mam nadzieję, że faktycznie mi się spodoba. I co do tych książek, które faktycznie mam nadzieję, że mi się spodobają, to oczywiście Mikołajek. Ale się uśmialiśmy, to jest 65 najśmieszniejszych przygód. I ta książka będę dla Was recenzowała we współpracy z wydawnictwem Znak Emoticon. Mikołajek po prostu przechodzi drugą albo nawet trzecią młodość i wydali właśnie taki zbiór najśmieszniejszych opowiadań i też na Instagramie dowiecie się, które spośród tych będzie moim ulubionym. To będzie dla mnie fantastyczny powrót. Bardzo się cieszę na to, że będę to tak czytała, bo mam wrażenie, że odżyją we mnie wspomnienia z dzieciństwa. Kolejne dwie książki to komiksy. Mam tutaj komiks Ania Zielonego, właściwie mangi. Mam tutaj komiks Ania Zielonego Wzgórza i Sherlock Holmes, z tym, że ja myślałam, że skoro to będą mangi, to będą się otwierały, a jednak to chyba nie jest manga, przepraszam, bo tu jest napisane Ania z Zielonego Wzgórza w koreańskim stylu manhwa. To kwintesencja przygód rudowłosej dziewczynki. Także to jest chyba mój błąd, bo ja myślałam, że po prostu ona też będzie w ogóle, wiecie, czytana od tej, brzydko mówiąc, z drugiej strony. Natomiast chyba jednak tak to nie wygląda. Ania z Zielonego Wzgórza i właśnie Sherlock Holmes. Wiem, że ma być więcej książek w tym wydaniu, więc jestem ciekawa. Chociaż nie ukrywam, ta kreska nie jest moją kreską. Ja nie przepadam za taką bardzo wymalowaną kreską. Jakkolwiek to nie brzmi. Kolejna książka była prezentem od mojej mamy. Dostałam ją od niej na targach. Jest to najnowsza powieść Sary Crossan. Kończy się czas. I ta książka, tak jak poprzednie książki tej autorki, poza My dwie, my trzy, my cztery, jest pisana w formie takiego wiersza, który trochę przypomina białe wiersze, ale tym białym wierszem nie jest, bo oczywiście ma znaki interpunkcyjne, ale w sumie nie do końca wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi z tą formą pisania, niemniej do mnie to jak najbardziej przemawia. Jak wiecie, uwielbiam Typi i ja, uwielbiam My dwie, my trzy, my cztery i bardzo lubię też Kasienkę, bardzo lubię też Tofi, także wszystkie książki póki co tej autorki mocno przypadły mi do gustu i mam nadzieję, że tak też będzie z tą najnowszą. Jak już mogliście zobaczyć po najnowszym filmie, w którym próbowałam znaleźć najstraszniejszy horror, bardzo spodobała mi się książka Grady'ego Hendrixa, czyli jak sprzedać nawiedzony dom, i kupiłam sobie Sprzedaliśmy duszę tego autora, bo ja nie wiedziałam w sumie, że on taką książkę wydał. Spośród tych, które wydało wydawnictwo Vesper, to ja kilka mam, nie wszystkie, ale w ogóle o tej nie miałam pojęcia, że taka istnieje. Także sobie kupiłam. Jakiś gitarzysta, metalowy zespół. Nie interesuje mnie jakby, o czym jest ta książka. Kupiłam typowo ze względu na tego autora i to, że po prostu tamta książka to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo jak wiecie, to jest oczywiście gdzieś tam horrorowa otoczka, ale prawda jest taka, że to jest bardziej dramat rodzinny o ludziach i o ich trudnych doznaniach.
Od wydawnictwa SQM dostałam Cztery żywioły magii, czyli drugą książkę napisaną w takim kwartecie pisarek. Pierwsza to była Cztery pory roku, taki miała tytuł. I tutaj mamy cztery opowiadania napisane przez Anetę Jadowską, Martę Kisiel, Magdalenę Kubasiewicz i Milenę Wójtowicz. Jak wiecie, spośród tych autorek tylko Milenę Wójtowicz nie czytałam niezależnej książki, tylko jeszcze z jej powieściami się nie miałam okazji zapoznać. Natomiast tutaj oczywiście bardzo czekam na opowiadanie Anety Jadowskiej i Marty Kisiel, bo to są takie jedne z moich ukochanych autorek polskich i nie mogę się już doczekać. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie film, który nagrywałam z mamą rok temu, w którym to wybierałyśmy sobie książki po rozdziale. Ja sobie tam wybrałam Kolekcjonera Kości do przeczytania na, to był chyba maj 2023 roku. Mamy czerwiec 2024 i ja dalej nie przeczytałam Kolekcjonera Kości. I doczekałam się wznowienia tej książki w nowej szacie graficznej. Bardzo się cieszę, bo straszliwie mi się podoba to wydanie. Jest przepiękne. Na pewno jest dużo ładniejsze niż tamto poprzednie. No i będę czytała, mając nadzieję, że się zakocham w tej książce, bo początek bardzo, bardzo mocno mi się podobał. Jest też dostępny audiobook na Legimi, ale jakoś nie mogłam się wkręcić w lektora i dlatego też nie wysłuchałam. Myślę, że jednak sobie tę książkę przeczytam fizycznie. Ale powiem Wam szczerze, teraz tak patrzę do środka, jest przeokropnie wydrukowana. Przeokropny jest ta czcionka, ten font. Bardzo, bardzo nieprzyjemny dla oczu, więc cieszmy się, że mam czytnik e-booku. Kolejna książka jest czymś, na co też bardzo mocno czekałam. Jest to najnowsza powieść Lynn Painter, Stawiam na nas. Lynn Painter, jak wiecie, jedna z moich ukochanych autorek powieści młodzieżowych, ale również tych powieści raczej dla starszych, bo takie też powieści pisze. Tutaj szczerze nie mam pojęcia, o czym ona jest. Nie potrzebuję też wiedzieć, o czym ona jest, ale moja książkowa baba Iza ma nad nią patronat, także wierzę, że będzie bardzo dobra i że mi się bardzo spodoba. Szczerze mówiąc, w ogóle nie zakładam innej sytuacji. Coś, na co wszyscy chyba bardzo, bardzo mocno czekali, a między innymi na to czekała najbardziej Ula Słomka, która lata temu nagrywała na YouTubie, już od jakiegoś czasu tego nie robi, ale ona po prostu wszystkim wciskała poprzednią książkę tego autora, czyli Pielgrzyma, którego ja czytałam, próbowałam przeczytać po raz pierwszy w 2019 roku. Koniec końców przeczytałam go w zeszłym roku, chyba jakoś we wrześniu. Miło się składa, że tego roku szarańcze się w końcu doczekaliśmy. Natomiast przeraża mnie fakt, że Uli się ta książka nie podobała. I to jest po prostu dla mnie straszne, bo ja wiem, jak Ula na nią czekała. Wiem, jak ona po prostu wszystkim wciskała tego Pielgrzyma. Ja to jeszcze pamiętam, bo ja byłam jedną z tych osób, którym próbowała go wcisnąć. No, a tak jak mówię, ten rok szarańczy nie do końca przypadał jej do gustu, więc mam ogólnie wrażenie, że mogę się źle nastawić, niechcący, bo ja to nie będzie na pewno chcący, ale boję się, po prostu się boję. Najzwyczajniej w świecie. Też czekaliśmy mimo wszystko na tę książkę bardzo długo, bo tutaj premiera była przesuwana chyba przez 4 lata, mam wrażenie, ale też długo czekaliśmy na polskie tłumaczenie, bo ja tę książkę już widziałam w zeszłym roku, bodajże w listopadzie, jak byłam w Anglii, to już ją widziałam w księgarniach, więc czekaliśmy też kilka miesięcy na polski przekład. Kolejna książka to jest coś, na co premierę drugiego tomu ja czekałam, żeby zabrać się za pierwszy. Jest to Obietnica Smoka, kontynuacja 6 szkarłatnych żurawi. I mam nadzieję, że to jest dylogia, bo szczerze mówiąc teraz nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tak. Niemniej jednak ja czytałam tej autorki Tkając świt. Miło wspominam tę książkę. Nie jest to coś, do czego bym wróciła, ale mimo wszystko dobrze ją wspominam. Natomiast Obietnica Smoka zbiera różne opinie. Takie, że wszystkim się podoba początek, a to zakończenie już nie do końca. Także mam nadzieję, że ja będę raczej zachwycona. No i tak jak mówię, ja tutaj czekałam typowo na to, żeby ta kontynuacja się pojawiła w języku polskim, żeby nie przerywać. No i jak już tak wspominam o tych kontynuacjach, na które czekałam, to tutaj dalej czekam, bo wiem, że to na pewno się nie kończy na tym tomie. Ku ciemności wzniesiemy pochodnie, drugi tom, a z popiołów wzrodzi się ogień. Książka, która jest wznawiana przez wydawnictwo Winidia, tłumaczona przez Macieja Studenckiego, który to jest drugi przekład w języku polskim. No i tutaj wiem, że na pewno jest jeszcze trzeci tom. Wydaje mi się, że też jest jeszcze coś dodatkowego. Nie wiem, czy to jest stricte czwarty tom, czy to jest po prostu jakiś tam dodatek do serii, ale ta seria zbiera bardzo, bardzo dobre opinie, więc mam też nadzieję, że będę jedną z tych zachwyconych osób. No i to jest drugi tom, także jeszcze chwilę sobie pewnie poczekam na trzeci. Chociaż wydaje mi się, że wydawnictwo zapewniało, że w tym roku jeszcze się pojawi. Także
Kolejna książka to był prezent od wydawnictwa Pruszyński, którego ja się absolutnie nie spodziewałam i też trochę mnie ono zdziwiło mnie, dlatego że to jest wznowienie z okazji 10-lecia sagi. Czytelnicy współtworzą to wyjątkowe wydanie. To są Utopce, tom piąty z serii o Lipowie. Nie pierwszy, nie drugi, tylko piąty, bo piąty się spotkał z bardzo dobrymi opiniami czytelników, chociaż ja wciąż jestem fanką pierwszego i drugiego, tamte jakoś najmocniej do mnie przemawiają, ale pamiętam, że piąty, czyli Utopce, też mi się mocno podobał. No i to wydanie jest wyjątkowe, bo jest w twardej oprawie, jest z barwnymi brzegami, no i nie da się ukryć, jest bardzo, bardzo ładne. Tylko moim zdaniem minusem jest to, że wiele osób, widząc je w księgarni, pomyśli sobie, że to jest ten pierwszy tom i od tego zacznie, a mimo wszystko seria o Lipowie lepiej jest czytać po kolei, bo mimo, że 500 razy jest powtarzane to samo, to i tak, jeżeli ktoś by chciał wrócić, to później trochę będzie nudno wracać do czegoś, co już się i tak zna, no bo na początku jest zawsze przypomnienie wydarzeń z poprzedniego tomu. Książka, po którą poleciałam do księgarni tak szybko, jak zobaczyłam post wydawnictwa MAK, że już jest dostępna w księgarniach, czyli Skrzydła Ognia, tom 9. Czy udało mi się tę książkę przeczytać? Nie. Zaczęłam ją czytać, nigdy jej nie skończyłam, w sensie nigdy. No, minęły może 3 czy 4 tygodnie od czasu, jak ją kupiłam, ale mimo wszystko nie skończyłam jej czytać. Zaczęłam i jakoś tak, nie wiem, przerwałam, bo chyba nie miałam ochoty za bardzo. Trudno mi powiedzieć. Tom 9. Bardzo się cieszę, że wydawnictwo MAK jednak zdecydowało się kontynuować, bo mam wrażenie, że Skrzydła Ognia to jest taka seria, która się spodoba wielu czytelnikom, a na pewno fanom serii Zwiadowcy. Także tutaj ogromne polecenie ode mnie. Wiem też, że Zuza bardzo te książki poleca. Zresztą ja to czytałam z polecenia Zuzy. No i mam nadzieję, że będą te kolejne tomy niedługo i że nie będziemy musieli po prostu czekać na tłumaczenia. Ale myślę, że nie będziemy musieli aż tak długo czekać, a ja już się nie mogę doczekać, bo to jest tom o Żółwiu, czyli takim bardzo niepozornym bohaterze, którego poznaliśmy w tej jakby drugiej erze smoków. I tyle, może się nie będę rozgadywała, żeby Wam nic nie zdradzić. Kolejne trzy książki są od wydawnictwa Dolnośląskiego. Są to kolejne tomy z serii kolekcji tej ekskluzywnej Agaty Christie. Mamy tutaj Tragedię w trzech aktach, Zło rozkwita wiosną i Nemezis. Nemezis jest z Panną Marple, także Nemezis mnie najbardziej interesuje, no bo też, umówmy się, najbardziej ją lubię. Uwielbiam tą starszą panią, która rozwikła każdą zagadkę po prostu podsuniętą pod jej nos. I dalej, jedna z moich ulubionych serii wydawniczych, jakie istnieją, to jest seria wydawnictwa Vesper, Wymiary. To jest science fiction. Czy ja z tej serii czytałam dużo książek? Nie, bo chyba tylko jedną. No chyba tylko jedną, bo Rozgwiazdę. No co prawda jeszcze przesłuchałam Wir, który będzie miał premierę dopiero zaraz w czerwcu, ale zawsze coś, prawda, bo dostałam 4 książki w maju z tej serii. I teraz tak, one wszystkie miały tak po prostu interesujące opisy, że ja jak je czytałam i dostawałam maile, mówię nie, muszę przeczytać. I Adam się ze mną zgodził, że te opisy są bardzo interesujące. Mamy tutaj Pyłek w oku Boga i to jest historia jakiejś misji, która w międzyczasie dostrzega lecący z dużą prędkością statek kosmiczny nieznanej dotąd ludzkości cywilizacji. Także tutaj jest cywilizacja, no i to jest też starsza książka, bo jest była wydana w 1974 roku. A takie science fiction jednak jest takim fajnym, bardzo, bardzo soczystym, mięsistym. Potem mamy Wojnę Starego Człowieka i tutaj mamy historię, że w kosmosie istnieje niewiele nadających się do zamieszkania planet, za to roi się tam od obcych, którzy chcą o nie walczyć. Także tutaj jest dużo walki, z tego co wiem, w tej książce. Jest bardzo taka akcyjna. A mnie w ogóle chyba najbardziej interesuje, czyli Księga Czaszek, bo tutaj mamy historię 4 osób o odmiennych charakterach, przedstawicielach różnych środowisk, innych wyznań, którzy wyruszają na poszukiwanie nieśmiertelności obiecanej w starożytnym manuskrypcie o niejasnym pochodzeniu. No i po prostu mnie ten opis, ja zobaczyłam, mówię, nie, to jest coś totalnie dla mnie. I ostatnia to jest W dół do ziemi, najchudsza z nich wszystkich. Historia jakiegoś mężczyzny, który mieszka na planecie kolonizowanej przez zwierzęta. No i nie, tyle. Jakbym Wam teraz miała przytoczyć każdy opis tej książki, to chyba byśmy się zanudzili na śmierć. Tak czy inaczej, jeżeli jesteście którąś zainteresowani, to sobie przeczytajcie, bo są fantastyczne, naprawdę. Kolejna książka to jest coś, co kupiła sobie moja mama, ale dała mi, żebym wcześniej przeczytała, bo na stanowisku wydawnictwa Excalibur był autor i on powiedział, że to jest coś w stylu Wiedźmina, że trochę
tak to przypomina. I o ile ta okładka mnie nie zachęca, tak to, co powiedział autor, w sumie mnie zachęciło. Więc mama mi zostawiła tak, żebym ja najpierw przeczytała. Mama pewnie się będzie czekała 5 lat, żebym ja tę książkę przeczytała, ale w którymś momencie na pewno ją jej oddam. Kolejna książka, Róże i Fiołki. Nie mam pojęcia, o czym jest. To był prezent. Absolutnie nie wiedziałam, że go dostanę. I widziałam w sumie dobre opinie, bo widziałam, że kilka osób ją czytało, ale tak jak mówię, nie zainteresowałam się bardziej, o czym ona jest. Wydaje mi się, że tu jest jakaś Dark Academia, że tutaj są właśnie nerody, coś takiego bardziej młodzieżowe niż dla dorosłych. Coś, na co bardzo, bardzo czekałam, czyli nowa powieść autora Arystotelesa i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Rafciu, czy możesz przestać? Dziękuję, koteczku. Czyli niewyjaśniona logika mojego życia i ja nie chcę wiedzieć, o czym jest ta książka. Ja nie potrzebuję tego wiedzieć, żeby się za nią zabrać, bo jak wiecie, bardzo lubię Arystotelesa i Dante. Uważam, że to jest jedne z najlepszych powieści młodzieżowych, jakie powstały. No i mam nadzieję, że tutaj również będę zakochana. I w sumie, jak już o tym Arystotelesie i Dantem mówię, to dostałam wznowienie w tej przepięknej szacie graficznej i ja nie wiem, czy ja się przypadkiem nie pozbędę moich poprzednich wydań, tylko teraz nie pamiętam, czy ja przypadkiem tam nie mam pozaznaczonych fragmentów, ale te wydania są tak przepiękne. To wydanie w ogóle jest idealnie kolorystycznie, pokazuje to, co ja lubię w powieściach, jakie kolory ja lubię, jak są reprezentowane. Ma barwione brzegi, przepiękne, przepiękne. Bardzo się cieszę, że akurat te książki są wydawane właśnie, wznawiane w takich wydaniach, bo nie ukrywam, że te poprzednie okładki nie były aż takie ładne. One miały coś w sobie, ale mimo wszystko myślę, że te są ładniejsze. Również coś, na co bardzo mocno czekałam, czyli nowa powieść autorki Miasta Mosiądzu, czyli jednej z moich ukochanych serii fantasy. Mamy tutaj przygody Aminy Al-Sirafi. I to, z tego co wiem, jest główną bohaterką jest matka, która ma dziecko. I w sumie mi też nic więcej nie jest zbyt potrzebne do tego, żeby się zachęcić i zainteresować tą książką, bo ja już ją chciałam czytać po angielsku, ale wiedziałam, że po prostu prawdopodobnie nie podołam z językiem, więc nie kupowałam jej w języku angielskim, czekałam na polskie wydanie i cieszę się w sumie, że czekałam na polskie wydanie, bo jest bardzo ładne, również ma barwione brzegi, tylko szkoda, że nie jest w twardej oprawie, ale to już jest moje widzimisię, bo ja wiem, że większość czytelników jednak woli książki w miękkich oprawach, to raczej ja jestem tym dziwadłem, które lubi w twardej. No i jak już wspominamy o twarda, miękka, to przychodzę z książkami, które są w oprawie zintegrowanej. Mamy tutaj dwa tomy trylogii o Marze Dyer, czyli dziewczynie, która widzi swoich znajomych, ona ma jakiś wypadek, coś takiego. W ogóle brzmi to fantastycznie. No i teraz to była seria w ogóle wydawana, jak ja byłam dużo, dużo młodsza, nie wiem, 2014, coś takiego. I ja jej wtedy nie przeczytałam. Chciałam ją przeczytać, ale jakoś tak nigdy się za nią nie zebrałam. No i mamy w końcu wznowienie. Trzeci tom będzie wydawany chyba teraz w ogóle jakoś w czerwcu. Także bardzo się cieszę, bo jest przepięknie wydana, oprawa zintegrowana, barwione brzegi z obrazkami. No, przepięknie to wygląda. No i oczywiście poczekam sobie na trzeci tom, żeby się zabrać za pierwszy, tak żeby mieć, wiecie, całą trylogię na raz. I tak jak Wam zdążyłam wspomnieć, mam tutaj książkę Karoliny Barbry, która prowadzi social media jako Tosty i Kawa. Prosty sposób na bezpamięć. Nie wiem, o czym ona jest. Jestem w sumie ciekawa. Zobaczymy, jak to wypadnie. Przypominam o moim pomyśle na nagranie, czy influencerzy książkowi potrafią pisać. I gdzieś jeszcze później Wam pokażę trzecią książkę, która również by była w tym filmie. Coś, na co w sumie mocno czekałam i ja w sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że kupiłam od razu dwa tomy, bo jak je kupiłam, to później zaczęłam słyszeć od znajomych niezbyt pochlebne opinie na temat tych książek. To są Smocze Kryształy, tom pierwszy, tom drugi. One były kiedyś wydawane przez inne wydawnictwo, teraz są wznowione przez wydawnictwo Excalibur. Mnie zainteresowały te smoki. I to mi wystarczyło. Ale później, tak jak mówię, usłyszałam, że to jednak może nie być to, czego ja oczekiwałam od tych książek i mogę się trochę rozczarować, więc nie zdziwię się, jak tak będzie. A ja w ogóle zapomniałam Wam wspomnieć, że mam przepiękną bluzę, tak jak widzicie. To jest bluza wykonana przez... Mam bluzę z plamą, ale to nie jest istotne w tym momencie. Przez Fantastyczne Hafty, dlatego że dziewczyny Fantastyczne Hafty razem z Tula Makes zrobiły takie połączenie właśnie... Avonlea Story Club i można sobie kupić taką bluzę, do tego jest etui na czytnik, albo na książkę, albo na laptopa, do wyboru tam jest i zakładka, także bardzo Was zachęcam. Zostawię Wam kod rabatowy w opisie.
Informowałam o tym na Instagramie, ale tutaj też Wam w sumie dam znać, bo jest super ta bluza, cały dzień dzisiaj w niej chodzę. I przechodząc do kolejnej książki, Ludzie bez dusz. I tutaj pytanie do Was, czy to jest coś, co mnie zainteresuje, czy nie? Bo tę książkę dostałam, nie wiedząc o tym, że ją dostanę, także też nie wiem, o czym ona jest. Jeżeli czytaliście, to dajcie znać, czy to jest coś, co mi się spodoba, bo tak wtedy sobie zdecyduję, czy będę chciała ją czytać, czy też nie. Chłopak, który okradał domy i dziewczynka, która skradła jego serce. To jest książka, którą ja miałam kiedyś kupioną, kiedyś w 2019 chyba jeszcze, w języku angielskim, ale nigdy jej nie przeczytałam i chyba ja sprzedałam ją w języku angielskim, bo ja jej nie widzę u siebie na regałach, więc prawdopodobnie już jej nie ma w tym mieszkaniu. Natomiast jestem jej bardzo ciekawa, zbiera dobre opinie, ale też mam wrażenie, że szybko o niej ten szum ucichł. Ale tak jak mówię, no ja byłam nią zainteresowana te 5 lat temu, więc teraz też jestem i w sumie się cieszę, że została wznowiona, bo no na pewno prędzej ją przeczytam po polsku, niż gdybym miała ją czytać po angielsku. Wampir Wojciecha Chmielarza kupiłam, bo sobie nie zdawałam sprawy z tego, że to jest któryś kolejny tom serii o detektywie. Mój błąd, wystarczyło się chwilkę dłużej zastanowić i wtedy bym wiedziała, że to na pewno nie jest pierwszy tom, bo to przecież jest jedna z jego najnowszych powieści, druga najnowsza. Zejdź, koteczku, zejdź. Coś, co dostałam w prezencie od mamy, czyli Milczenie owiec Thomasa Harrisa, kultowy thriller z Hannibalem Lecterem. Oglądałam kiedyś film, ale w sumie warto by było wrócić do pierwowzoru. Mama mówiła, że jest straszny i że powinien mi się spodobać. Jeżeli faktycznie jest straszny, jeżeli tak uważacie, to dajcie znać, to może jednak ta książka się pojawi w drugim odcinku z serii Szukam strasznego horroru. I tyle. I ponownie, tutaj również jest ten bardzo nieprzyjemny font, tak jak było to w Kolekcjonerze Kości. Nie wiem, co thrillery mają z tym fontem. Dalej coś, co kiedyś miałam wypożyczone z biblioteki, ale dwa razy przedłużałam obecność tej książki u siebie w domu i nie przeczytałam jej, więc stwierdziłam, że jak już ją kiedyś będę chciała przeczytać, to sobie ją po prostu kupię. I to jest Lockwood and Spółka, tak zgaduję, bo tam jest chyba Society? Nie, chyba nie. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że to jest skrót od Spółka docelowo. Pierwszy tom, Krzyczące schody, jest ekranizacja na Netflixie, też bardzo dobre opinie zbiera i też obserwuję kogoś na Instagramie, kto uwielbia tą serię. Mamy tutaj łowców duchów, prywatnych detektywów i oni mają walczyć, to ma być, wiecie, taki, mam wrażenie, że to będzie powrót do 2013 roku. W ogóle tak, Lockwood i Spółka, widzicie, jestem geniuszem. Już Wam mówię, z którego roku jest ta książka. 2013, ale ja jestem po prostu cudowna. Jestem geniuszem. No naprawdę. Że też zgadłam. Może ta okładka mi to zasugerowała, bo nie jest zbyt ładna. Również od mamy dostałam w prezencie Serafinę i Rozdzielone serce. To jest książka autora, nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale ja czytałam jakąś książkę spod jego pióra, wydaje mi się, że wydawaną przez wydawnictwo literackie. Tak mi się wydaje i to chyba była Willa, Dziewczynka z lasu. Ale teraz się mogę mylić, tak czy inaczej kupiłam, bo w sumie tamtą dobrze wspominam, jak kupowałam, to sobie pomyślałam, że a, fajny opis, może mi się spodobać i kupiłam ją w ogóle te chyba. Kupiłyśmy z mamą w księgarni w Rybniku, tam gdzie byłam kiedyś, żeby nagrywać księgarzy. Bardzo miło jest nam tam z mamą wracać, pojechałyśmy tam razem z babcią, babcia też sobie tam książkę kupiła. Kolejna to jest również z serii Wymiary, Inwazja Porywaczy Ciał. Ja tę książkę zobaczyłam gdzieś chyba na Goodreadsie u kogoś i po prostu zobaczyłam i to mi się, wiecie, z czym mi się to skojarzyło i to jest prawdopodobnie w ogóle abstrakcyjne skojarzenie, ale skojarzyło mi się z Chojrakiem, Tchórzliwym Psem. Nie wiem, czy ktoś to oglądał, kto mnie ogląda, ktoś wie, o co chodzi z tą głupią bajką, ale jakoś mi się to tak skojarzyło i stwierdziłam, że to będzie super i na pewno jakby te inwazje ciał to będą ufoki, które przyjadą, przylecą po ludzi i to będzie coś dla mnie, także myślę, że jeżeli chodzi o serię Wymiary, ze względu na chudość tej książki, ta będzie jedną z tych w moich bliższych planach. Powiem Wam, że tak patrzę teraz na te książki, jestem tak podjarana tym, jakie ja sobie tutaj wybrałam, a ostatnio nie mam dobrego czytelniczo czasu, że aż się nie mogę doczekać, jak pokończę te wszystkie, które mam zaczęte, bo przydałoby się je mimo wszystko skończyć i zacznę te, które sobie teraz kupiłam. Bo ja po prostu czasami jak się wpędzę w czytanie 7 książek i żadna mi się nie podoba i każda kolejna też mi się nie podoba, to się potem męczę, bo spośród tych, które teraz czytam fizycznie, to tak naprawdę w sumie jedna mi się
bardzo, bardzo podoba. Druga mi się bardzo też podoba, ale jest po prostu strasznie gruba. I jakoś nie mogę się do niej przekonać. Kolejna książka to jest Podniebny. I kupiłam ją, bo po pierwsze cena 39 zł za książkę w twardej oprawie mnie zaskoczyła. A po drugie, bo jak wiecie, mówiłam wam chyba o tym w ogóle w poprzednim... Nie, w jakimś innym filmie. Ale jakiś czas temu dostałam od wydawnictwa Maastricht... książkę tej autorki, Kristin Gier, Niezapominajkę. I ja wam wtedy powiedziałam, że ja bardzo lubiłam Czerwień Rubinu, bardzo dobrze ją wspominam. I stwierdziłam, że w sumie nigdy nie czytałam tej serii, nigdy też nie czytałam tej takiej, tej drugiej tam jest, nie wiem, Silver, ona się tak, o, tak, tak się nazywa, Silver. I stwierdziłam w sumie, dlaczego by nie, 39 zł, ładna okładka, może to będzie coś dla mnie, ale wydaje mi się, że ta jest dla dużo młodszych czytelników niż było, niż była tamta, czyli Czerwień Rubinu. Możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale tak coś czuję. Jak już mówimy o młodszych czytelnikach, to dwie książki, które są skierowane oczywiście dla dzieci. Pierwsza to jest Przygody Liściaka, którego poniosło Marcina Malca. Jest to jeden z moich kolegów z Instagrama. Jeszcze tej książki nie przeczytałam, a bardzo chcę, bo Liściaka nikt nie chciał wydać, Marcinowi nikt, no wydawnictwa nie były zainteresowane, aż w końcu znalazł małe wydawnictwo, które zdecydowało się to zrobić. Także bardzo się cieszę, bardzo ci jeszcze raz gratuluję. No i zobaczymy, jak to wyszło. A jeżeli chodzi o drugą książkę, to jest Szpinakowa staruszka i zamówiłam ją w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Mamania, bo można było zamówić z autografem Emilii Dziubak. A jeżeli mnie znacie, jesteście tutaj dłużej, to wiecie, że uwielbiam. To jest moja ukochana ilustratorka polska. Uwielbiam jej rysunki. Ona między innymi ilustrowała... Boże, nie przypomnę sobie teraz, jak się nazywała ta seria o tych malutkich stworkach, które mieszkają w domu. Wkleję wam tą okładkę, tak żebyście wiedzieli, ale ona to ilustrowała i wtedy się zakochałam, wtedy zrozumiałam, że to jest dokładnie to, co chciałabym zobaczyć. Jeżeli kiedyś wydam książkę dla dzieci, to chciałabym, żeby tam były ilustracje Emilii Dziubak. Więc stwierdziłam, że mimo, że książka aż tak mnie nie interesuje, to chcę mieć autograf Emilii. I żeby nie odchodzić daleko, mam tutaj kolejną książkę Marcina Malca, Jaszczurka Drago między ogniem a ziemią. To jest drugi tom przygód Jaszczurki Drago. Pierwszy czytałam zaraz po premierze, nie wiem, z 2 lata temu. I bardzo mi się podoba, dlatego że tutaj jest dedykacja dla Heleny. Niech niczym nieograniczona wyobraźnia i najskrytsze marzenia prowadzą cię przez świat. A Helena to jest malutka córeczka Marcina. Malutka, bo ma wzroczek. Także bardzo się cieszę. I też się nie mogę w sumie doczekać, bo to będzie krótkie. Ja wiem, że ja siądę, przeczytam i już tej książki nie będzie. Wracając do jeszcze po raz trzeci do tematu tych książek pisanych przez influencerów, kupiłam sobie Falę Marii Krasowskiej. Maria Krasowska kiedyś nagrywała na BookTubie. Mam wrażenie, że ona przestała nagrywać mniej więcej w czasie, kiedy ja weszłam na BookTuba, więc my się z Marią nie znamy. Kiedyś tam się widziałyśmy ze 2 albo 3 razy, ale ogólnie Maria mnie nie zna. I słyszałam, że ta seria, ta trylogia jest bardzo dobra. I naprawdę to mówiły osoby takie... których opinii ufam, także chciałabym się przekonać, czy faktycznie ta seria mi się spodoba. Wiem, że pierwszy tom Fala, potem jest Susza i teraz jakiś czas temu miało premierę Niebo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Książka jest 15+, co też mnie zaskoczyło, bo myślałam, że jest dla młodszych. Ta okładka mnie tak jakoś trochę zmyliła. Kolejna książka to jest coś, co kupiłam w ferworze informacji, że po pierwsze to ma być coś w stylu Icebreakera, a po drugie widziałam u Sylwia czyta fajne materiały reklamowe na temat tej książki, ale nie doczekałam się recenzji, która w sumie objawiła informację, że ta książka jest fajna, ale tak mniej więcej do połowy, bo później to już się robi nudna i się nie podoba nikomu, bo mam wrażenie, że tylko takie opinie widzę. Więc trochę wtopa, ale mimo wszystko mam nadzieję, że skoro to ma być coś w stylu Icebreakera, to mi się spodoba. Natomiast zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie, bo ja bardzo dobrze wspominam Icebreakera. Wiem, że ta książka ma wielu przeciwników, ale ja ją lubię. Dalej książka autorki, której ja chyba żadnej książki jeszcze nie czytałam, tak mi się coś wydaje. Zapytacie, dlaczego się w sumie za nią chciałam zabrać? Otóż bardzo mi się podoba wydanie, jest przepiękne. Ale jak zobaczyłam w księgarni cenę 100 zł, to stwierdziłam, że nie ma opcji i kupiłam ją sobie dopiero później przez internet. Tak się zastanawiałam, trochę się biłam z myślami. To mam wrażenie, że będzie czymś w stylu Dworów. I nie ukrywam, że w sumie chętnie bym wróciła do Dworów. Ja już nie mam tych książek, sprzedałam je kiedyś, bo stwierdziłam, że do nich nigdy nie wrócę. To była jedna z tych decyzji,
pochopnie podjętych, bo mam wrażenie, że teraz bym chętnie wróciła do dworów, przeczytałabym sobie jeszcze raz. A tutaj mam wrażenie, że to będzie właśnie coś w tym stylu. No i widziałam dobre opinie. Także zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Book Starship. Ona ją polecała. Także jak coś, to będzie na nią. Kolejna książka to jest coś, na co też bardzo czekałam. Chciałam tę książkę kupić w ogóle po angielsku, ale później zobaczyłam, że wydawnictwo MAG będzie ją wydawało. Oni robili też głosowanie na okładkę i wygrała ta, którą ja bardzo chciałam, czyli ta taka jasna, bo jeszcze była ciemna. Emily Wilde, Encyklopedia Wróżek i Elfów. Cudowne, fantastyczne wróżki, elfy. Czy można chcieć czegoś więcej? Chyba nie. Chyba tylko Barwionych Brzegów. Przepiękne. I teraz słuchajcie, ta książka kosztuje 49 zł, a ta książka kosztuje 100. Mam wrażenie, że wydanie tych książek mogło kosztować bardzo podobnie. Nie wliczam oczywiście tłumaczenia, kupowania praw i całej reszty, ale umówmy się. Wydanie jest bardzo podobne, a jednak cena to jest, tutaj mamy dwukrotność tej ceny okładkowej. 49 zł to jest super cena, bardzo mi się ona podoba. To jest historia Emily, która jest doskonała w wielu dziedzinach, uchodzi za najlepszą znawczynię wróżek i elfów. Ta wybitna, uczona i skrupulatna badaczka pisze pierwszą na świecie encyklopedię wiedzy o ferii, lecz niezbyt dobrze radzi sobie z ludźmi. Nie potrafi prowadzić rozmów o niczym, zresztą nikt nie zaprasza jej na przyjęcia. Woli towarzystwo książek, swojego psa, cienia i ludku. Brzmi cudownie, brzmi fantastycznie. Jestem pewna, że pokocham. Chyba w poprzednim book haul pokazywałam Wam, że kupiłam sobie Silos. Tutaj mamy kontynuację, czyli zmianę. Będzie jeszcze chyba na jesień wydawany Pył. To jest trylogia, która też już była kiedyś, trylogia science fiction, była kiedyś wydawana przez wydawnictwo Papierowy Księżyc. Mamy wznowienie przez wydawnictwo Alto Book. Czekam na trzeci tom, żeby móc czytać wszystko razem. Standardowo nikogo nie dziwi taki precedens u mnie. Coś, na co bardzo mocno czekałam, dlatego że ja wiedziałam, że ten komiks powstanie trochę wcześniej, bo mi właściwie siłą wyrwałam te informacje z Wiktorii, kiedy byłyśmy raz na kawie, kilka miesięcy temu. Słowiańskie mity i opowieści w komiksie. Jest to komiks, którego treść tworzyła Wiktoria Korzeniewska, znana jako Slavic Book, a ilustrację stworzyła Natalia Noszczyńska. Bardzo, bardzo mocno czekałam na ten komiks i ogólnie odmówiłam brania współpracy przy tym tytule, ze względu na to, że chciałam sobie kupić tę książkę sama, nie chciałam, wiecie, tak ten... A później zobaczyłam, jakie piękne były paczki i po prostu aż mnie zazdrość zżerała, ale mam, sama sobie kupiłam. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz, Wiktoria, bardzo Ci gratuluję, Ty wiesz, że ja jestem z Ciebie dumna. No i mam nadzieję, że ten komiks też mi się spodoba, bo ja ze słowiańskością nie jestem za pan brat. Coś tam wiem, ale nie jest to zbyt dużo. Kolejna książka została przeze mnie kupiona na wydarzeniu, jakim były Granatowe Góry. Tam się wystawia księgarnia Kornel i Przyjaciele z Cieszyna. Mam tutaj Szymborska, Znaki Szczególne, Biografia Wewnętrzna. Nie muszę nic więcej mówić, biografia Szymborskiej. Bardzo mnie się spodobało zdjęcie, które jest w środku, bo jest z psem, który... jest przepiękny i ja bardzo bym chciała teraz, to jest berneński pies pasterski. Także mam tutaj biografię. Myślę, że w najbliższym czasie się na pewno nie będę za nią brała, bo jeszcze mam do przeczytania lektury nadobowiązkowe tej autorki, tylko teraz czy taki był tytuł? Chyba tak. Ale na pewno jeszcze tamto muszę nadrobić, zanim się wezmę za biografię. Pan Światła. Kupiłam, bo w ogóle abstrakcja dla mnie i pewnie dla wielu osób, które to usłyszą, ale jest śmiesznie wydana ta książka. Ma zaokrąglone brzegi, wygląda trochę jak zeszyt. Skojarzyło mi się to od razu z dobrymi czasami, kiedy chodziłam do szkoły i miałam jeszcze zeszyty, a to było lata temu. I kupiłam sobie, bo też widzę, że to jest takie jakieś science fiction, bardzo takie znane. I że jak ktoś jest zainteresowany science fiction, a ja nie ukrywam, że ostatnio się interesuje, to powinien znać tego autora. No i też jest polecajka George'a R. R. Martina z przodu. Ja wiem, jak są zdobywane te polecajki. Ale coś sprawiło, że ja mimo wszystko chciałam tę książkę kupić, także zobaczymy, jak będzie. I ona w ogóle ma, to wydanie jest bardzo podobne do wydań Brandona Sandersona do gwiazd. Tych nowych wydań, bo nie tych starych, które ja mam, tylko tych nowych. Kolejna książka, Mała Księga Mądrości Kubusia. Dostałam ją razem z zaproszeniem, żeby przybyć na Stoisko Świata Książki na targach, ale okazało się, że ta książka była cały czas przetrzymywana przez punkt odbioru. Ja tę książkę dostałam dopiero po targach, ale na Stoisko Świata Książki i tak się pojawiłam i sobie kupiłam tam
Już wam pokazuję, co sobie kupiłam w sumie. Otóż kupiłam sobie Czerwony Świt i powiem wam, że trochę żałuję, że tę książkę kupiłam, bo od momentu, kiedy ją kupiłam, widzę same negatywne opinie na jej temat i trochę mi to serce łamie, bo mam wrażenie, że ja się już będę źle nastawiała do niej, że ona mi się już też nie spodoba. Jest bardzo ładnie wydana. To jest pierwsza część jakiejś serii, tak mi się coś kojarzy. No i wiele osób mówi, że ten pierwszy tom jest taki trochę słaby i że kolejne są lepsze, ale umówmy się, jak ten pierwszy mi się totalnie nie będzie podobał, to ja do kolejnych też już raczej nie przysiądę. Także trochę się tutaj martwię tymi opiniami, no bo to są często opinie osób, którym ufam. Ale z dobrych informacji kupiłam sobie Cesarstwo Potępionych, czyli drugi tom Wampirzego Cesarstwa. I teraz mam ogromny problem, dlatego że ja z Wampirzego Cesarstwa nie pamiętam absolutnie nic. Pamiętam, że tam były wampiry. I na tym się kończy jakby moja wiedza, więc tutaj pojawia się pytanie, czy będę czytała jakieś podsumowanie tego, co się wydarzyło w Wampirzym Cesarstwie, czy muszę zrobić reread, bo jeżeli muszę robić reread, to szczerze, dopóki się nie pojawi trzeci tom, to ja tego nie zrobię i będę po prostu czekała, żeby no nie musieć ponownie potem, jak się za 2 lata czy 3 lata pojawi zakończenie tej trylogii, no bo to trochę bez sensu. Tak czy inaczej, kupiłam sobie i w ogóle ja żałowałam bardzo, że to pierwsze wydanie mam w tym wydaniu, w tym z człowiekiem, ale drugi tom bardziej mi się podoba w tej okładce, bo są dwie dostępne. One są chyba dostępne we wszystkich księgarniach, po prostu tak zostało to wydane. Kolejna książka jest powieścią Marty Wells, bardzo znanej autorki za granicą. I to jest książka, której w sumie jestem ciekawa. Jej książki zbierają bardzo skrajne opinie. Albo się komuś mocno podoba, albo się w ogóle nie podoba. I tu mamy high fantasy z demonami. Łukasz Talking Cloud napisał z tyłu polecajka, a ja Łukaszowi ufam. Więc mam nadzieję, że faktycznie to będzie coś takiego dobrego, jak mi się wydaje. Tak jak wam zdążyłam wspomnieć, kupiłam sobie książkę Grady'ego Henriksa. Coś, co w sumie skończyło, nie ma już nakładu. Skończył się nakład, więc sobie kupiłam ją z drugiej ręki. Moja przyjaciółka opętana. To jest książka, która mnie zainteresowała kiedyś przy pierwszym wydaniu tej książki okładką, bo jest w stylu kasety VHS, a ja jeszcze kasety VHS oczywiście pamiętam. I wtedy miałam takie, a nie, to chyba mi się nie spodoba, to chyba nie będzie dla mnie. A teraz, jak już wiem, czym i jak pisze Grady, to stwierdziłam, że muszę mieć, więc sobie szybko kupiłam tak, żeby mieć po prostu, żeby ją przeczytać i myślę, że to będzie kolejna, za którą się zabiorę spod pióra tego autora. Później pewnie przeczytam klub coś tam, takie jest ze środkowym palcem na okładce. Nie jest zbyt ładna ta polska okładka tamtej książki, ale też ją przeczytam. Ucieczka Anny, jedna chyba z nowszych powieści z serii Bowiem, z serii z Żurawiem. Bardzo mi się spodobał opis z tyłu, wybierałam między tą a współrzędne tęsknoty, ale stwierdziłam, że ta mi się chyba bardziej spodoba. Także sobie wzięłam. Rozkład Północy, Bory Chang, najnowsza książka tej autorki wydana przez Kwiaty Orientu, a właściwie to jest zbiór opowiadań. No i tutaj moja druga szansa dla Bory Chang, mając nadzieję, że nie będzie tutaj tak obrzydliwego opowiadania, jak było w Przeklętym Króliczku. Ale zobaczymy, jak to faktycznie będzie. Bora Chang też była na targach, ale niestety ja nie miałam okazji, żeby ją spotkać i porozmawiać i podpisać, bo w ogóle Bora Chang mówi w języku polskim. Kolejna książka to jest coś, nad czym wszyscy płaczą. Ja po prostu, jak widzę relacje związane z tą książką, to każdy na niej płacze. I ja mam ogromną nadzieję, że będę jedną z tych osób. Mamy tutaj Pół życia miłości. I to jest historia chłopaka, który ma 41 dni, 9 godzin i 42 minuty. Jest 18-latkiem i już jest koniec. Już wie, że tak to będzie, czy jego dni są policzone, czy oni się uratują, jak to tam będzie wyglądało. Przepraszam, 8-latek, a nie 18-latek, 8-latek. Więc on ma 16 w momencie, w którym będzie tracił życie. No i tak jak mówię, wywołuje wiele emocji wśród czytelników. Kolejna książka to jest coś, co będę dla was recenzowała razem z wydawnictwem Mowa, Pralnia Serc, Marigold. Ja tę książkę najpierw sobie kupiłam sama, dostałam drugi egzemplarz, więc pewnie będzie do wygrania przez was, ale kupiłam ją, bo jestem bardzo ciekawa, dlatego że Florek, pewne serce, bardzo się nią zachwycał, mówił, że jest przepiękna ta historia, że jest bardzo taka uczuciowa, no i widziałam, że jest trochę podobna do Zanim wystygnie kawa. I mimo, że jakoś bardzo nie przypadam za Zanim wystygnie kawa, to tutaj mam nadzieję, że się zakocham i że to będzie takie, wiecie, komfort, którego nie dostałam od Galerii Snów Dalerguta, bo w ogóle informuję, że okładki oczywiście są bardzo podobne, ale to jest dwóch odrębnych autorów i dwie odrębne historie.
Jest 22, no bez przesady. Mam nadzieję, że to koniec, już nikt nie będzie tak walił. Kolejna książka to Skazany, książka Fridy McFadden. I prawda jest taka, że ja mam jeszcze jedną książkę tej autorki w domu, której jeszcze nie przeczytałam i to są Zamknięte drzwi. I ja nie wiem, dlaczego dalej jej nie przeczytałam, ale tutaj zobaczyłam opis, że jest to istnieją trzy zasady Brooke Sullivan, których musi przestrzegać jako nowa pielęgniarka w męskim zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze. Wystarczył mi ten wstęp. My w ogóle te zasady to już mnie nie interesowały, ale to, że to jest pielęgniarka, która będzie w takim zakładzie, to stwierdziłam, że to jest książka z dreszczykiem i że prawdopodobnie mi się spodoba, także sobie kupiłam. I w sumie mam nadzieję, że też niedługo się za nią wezmę. Kolejna książka to jest coś, co sobie kupiłam, bo była promocja, że z kodem jak się kupowało, to była jakaś bardzo, bardzo tania ta książka. Ona chyba 30 zł kosztowała, coś takiego. I to jest Masters of Death. Ja tą książkę Olivia Blake miałam w języku angielskim, sprzedałam, no bo wiedziałam, że będzie polskie tłumaczenie i że to polskie tłumaczenie na pewno szybciej przeczytam. I bardzo mi się podoba to wydanie. Jest przepiękne. W takim samym wydaniu mam One for My Enemy, też tej autorki. Żadnej książki jeszcze tej autorki nie czytałam, ale oczywiście wszystkie zbieram, bo moje zbieractwo się mnie trzyma. U kogoś na Instagramie widziałam, że bardzo polecał kolejną dylogię, którą wam pokażę i przyrównywał ją do mojego ukochanego Devabadu. To są książki, które mam wrażenie, że nie mają zbyt dobrego tłumaczenia, bo mi się wydaje, że kiedyś była jakaś drama z tym związana. I chodzi oczywiście o Łowców Płomienia i o Wybawców Gwiazd. To jest dylogia, także na tych dwóch tomach się kończy. Kupiłam sobie je z drugiej ręki. Też chyba ktoś sprzedawał za 40 zł, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No i są dostępne audiobooki i prawdopodobnie właśnie w takiej formie będę tego słuchała. Ostatnia kupka książek, musimy się sprężać, bo musiałam zamknąć okno, gdyż ktoś robi hałas straszny, a jest tu bardzo ciepło. Dziwna Sally Diamond, podobno świetny thriller, dostałam go od Justy, Slowbook. Stwierdziła, że po prostu mi się spodoba, też nie mam pojęcia, o czym on jest. Widziałam dobre opinie, bo też czytała to Alex i mówiła, że jest fantastycznym thrillerem, także mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. Tylko tak jak mówię, no nic nie wiem, bo dostałam w prezencie. A to tak już z tymi prezentami bywa. Tapi, czyli książka Marcina Mortki o miękkiej kanapie, wielkich czarach, słoikach z drzemem. To jest książka dla dzieci. Ma przepiękne ilustracje, jest napisana właśnie przez Marcina Mortkę, który tych książek dla dzieci już trochę napisał, no i sam ma dzieci, także wydaje mi się, że wie jak to pisać i bardzo się na nią cieszę, no bo to będzie moje pierwsze spotkanie z Mortką w takim wydaniu dla dzieci. I to jest książka, którą dostałam od wydawnictwa SQN razem z Nekrobetem trzecim tomem. Bardzo się cieszę. Jak wiecie, tak jak za pierwszym razem jak czytałam Nekrobeta, tom pierwszy pod patronat, to nie do końca byłam przekonana, nie za bardzo mi się to podobało, ale później jak już tam po 6 miesiącach się zabrałam, to była dla mnie tak cudowna odskocznia. Tak dobrze się bawiłam, że nie mogłam się doczekać trzeciego tomu. I tutaj z tego co wiem mamy jakieś psianiołek. Czyli pieski aniołek. Cudownie, po prostu nie mogę się doczekać. Chociaż nie ukrywam, że ta okładka to mi się nie za bardzo podoba, ale te okładki są bardzo specyficzne. Dalej od wydawnictwa Wilga na targach dostałam drugi tom serii The Marvelers. Nie wiem jak to tam, ile to ma mieć tomów, ale na pewno ja już pierwszy tom mam. Wydaje mi się, że jak już odsapnę trochę od Nevermore'u, to mogę się zabrać za ten Marvelers, że tak to będzie u mnie wyglądało. Po prostu ja lubię czasami sobie poczytać takie książki, które niby są skierowane do młodszej młodzieży, ale prawda jest taka, że najlepiej na nich bawią się starzy ludzie tacy jak ja. Dalej mam Alchemika Paulo Coelho w nowym wydaniu razem z zakładką z kosiarzy, która tutaj wystaje, trochę niezbyt dobrze dobrana książka do tego, ale dostałam ją właśnie, kiedy odwiedziłam stoisko wydawnictwa Świat Książki. To jest wznowienie, będę czytała, bo w sumie nigdy nie czytałam nic tego autora, a ja wiem, że on jest wyśmiewanym autorem, ale w sumie mimo wszystko jestem ciekawa. I ostatnia książka, wreszcie. Będąc na targach, zapytałam się Wesperu, jaka jest ich najstraszniejsza książka. Oni mi powiedzieli, że oni nie wydają horrorów, tylko bardziej grozę. Stwierdziłam, dobra, to nie wiem, co mnie przerazi. Łatwo jest mnie wystraszyć. I powiedzieli, że Ruiny mogą być taką książką. Ja nigdy o tej książce nie czytałam, nie słyszałam i też nie będę czytała opisu specjalnie, żeby się nie nastawiać, jak już będę tę książkę czytała do filmu. Także to jest raczej taki eksperyment. Zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. I to by było na tyle. Patrząc na to, że minęło tak mało czasu, to jestem przerażona, ile tych książek przybyło i nie mam zielonego pojęcia, gdzie je położę. Pewnie znowu będę musiała robić szachloje na tych regałach, ale no, niestety tak to wygląda.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie książki pojawiły się na Waszych regałach w ostatnim czasie. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!